Kochani, to jest takie ciekawe, gdy zastanawiam się nad swoimi reakcjami w życiu. I tak naprawdę postrzeganie wszystkiego jako coś, co jest neutralne. Po prostu się dzieje. Wszystko. Od osób, przedmiotów pojawiających się, po sytuacje, w jakiejkolwiek formie do mnie przychodzące, one są same w sobie takie, jakie są, neutralne. To jest niesamowite, gdy osadzimy się w takim postrzeganiu rzeczywistości i widzę, jak tylko moja reakcja na to tutaj jest istotnym elementem. To tak naprawdę, jak reaguję na cokolwiek, określa mnie. I to tak naprawdę nie miesza mi to, co jest na zewnątrz, co postrzegam w moim życiu, a jedynie zamieszanie mogę mieć w sobie, w swoich wewnętrznych reakcjach, wojnach, myślowo, emocjonalnych, które nieraz uzewnętrzniają różne zapisy z przeszłości. Ale im więcej ich dostrzegamy i otulamy w całości, to one się neutralizują, transformują. I pomyślcie sobie nad takim życiem, że postrzegamy wszystko jako coś neutralnego, a tak naprawdę to, co my możemy uczynić, to nasza reakcja, wybór, myśli, emocji, reakcji. I to przepełnione może być świadomością, a nie automatyzmem. Taka krótka refleksja, ale jak bardzo istotne, by zatrzymać się i spojrzeć na to wszystko, co wokół, co postrzegamy, nawet swoje ciało, jako coś, co jest neutralne. Jest, jakie jest. Ma swoją historię, która ukształtowała te blizny i te kształty w taki, a nie inny sposób. I teraz z tym, jak zareagujemy na to, co dostrzegamy, jaką objawimy czynność, działanie, słowa. To jest takie bardzo esencjonalne i ujawniające to, kim jesteśmy, kreatorami swojego życia. Najlepszego, kochani.